przejazdów. I tutaj mamy do czynienia z dwoma rodzajami minowania. Minowaniem ukrytym, które oczywiście polega na jak najlepszym zamaskowaniu pozycyjnym zaminowanego. Chodziło po prostu o to, żeby oddział nieprzyjaciela, widząc dane pole minowe, albo zdając sobie sprawę, że ten teren może być zaminowany, żeby chciał go ominąć, a przez to zanalizowany. Transporter opancerzony SDKFZ 251 łamane przez 7. Dlaczego łamane przez 7? Otóż Niemcy, produkując w latach 30. pierwszego Hanomaga, tak zwanego, czyli pierwszy transporter opancerzony oparty o podwozie ciągnika półgościelicowego SDKFZ 11, doszli do wniosku, że żeby odpowiednio wyposażyć pododdziały w o wiele bardziej śmiercionośnych, czy też inicjujących te śmiercionośne działania tej miny, zapalników odciągowych. Miny na przykład rozmieszczano po dwóch stronach drogi. Był silnikiem Maybacha, spokojnym sobie bardzo dużą renomę wśród żołnierzy. Nie zastosowanie maskowania biernego, czyli obrony. Lotnik amerykański tak nie odpuszcza. Uszkodzony transporter zaczyna się palić. Grenadierzy stracą swój środek transportu, ale co najgorsze, w środku przedziału bojowego w czasie ataku z powietrza byli żołnierze. Rozpoczyna się dramatyczna ewakuacja rannych, poparzonych, ranionych odłamkami. Na horyzoncie wezwane przez radio pojawia się kolejny SDKFZ 251, tym razem w wersji C, w wersji wcześniejszej, improwizowany ambulans opancerzony. Jak widzą Państwo, bardzo dobrze oznaczony, gdyż zgodnie z międzynarodowymi konwencjami w ten sposób pojazdy musiały być opatrzone symbolami. W trakcie trwania działań wojennych wszystkie oddziały sanitarne miały jedno zasadnicze i najważniejsze zadanie. Jak najszybciej odtransportować i ewakuować rannych żołnierzy do szpitali, do punktów opatrunkowych. I zaszła konieczność właśnie także konstrukcji albo przystosowania transporterów opancerzonych, aby ta ewakuacja mogła się odbywać pod ogniem nieprzyjaciela. Niemieckie Hanomagi występowały także w wersji stricte sanitarnej. Ta jednak, którą widzą Państwo na polu, nie jest takim typowym ambulansem opancerzonym, ale co było częstą praktyką w roku 1944 i 1945, starsze modele transporterów, takie właśnie jak SDKFZ 251 Ausführung C, czyli ten pojazd, który widzą Państwo w głębi areny, były adaptowane do różnych celów, między innymi właśnie jako sanitarki. Sanitariusze wykonują najpilniejsze zadania, zaopatrują rannych, jak to się fachowo mówi, wykonują opaski uciskowe, tamują krwawienie i nie dokonując tak naprawdę żadnych bardzo dużych oględzi, szykują to, żołnierz jak najszybciej ewakuować rannych z pola bitwy i pamiętajmy cały czas o tym, że jest to wszystko odbywa się to wszystko w zagrożeniu nie tylko lotniczym, ale cały czas mogą nadjechać czołówki amerykańskie lub alianckie. Słyszą Państwo, że piloci amerykańscy nie dają za wygraną. Mustang, który ostrzelał niemiecką kolumnę, cały czas krąży nad polem walki. Prawdopodobnie z jego pokładu przekazane zostaną informacje do sztabu najbliższej jednostki alianckiej o tym, że mimo dotkliwej klęski niemieckiej, dotkliwej klęski zwłaszcza dla dywizji pancernych SS w bitwie pod Falaise, której 70. rocznicę obchodzimy tego lata, mimo tego jeszcze w rejonie właśnie Falaise, czy w rejonie pogranicza, stacjonują zdolne do podejmowania działań, chociażby przez transportery opancerzone jednostki niemieckich grenadierów pancernych. Żołnierze załadowali już rannych żołnierzy do transportera, szykują się do ewakuacji. Widzimy sekcję ręcznego karabinu maszynowego MG34, który szykuje się do, także zwinął ubezpieczenie i następuje ewakuacja rannych tutaj do, tak jak już mówiliśmy, do najbliższego punktu opatrunkowego. Szanowni Państwo, jak Państwo widzą, na polu pozostaje uszkodzony SDKFZ 251 na 7, natomiast wersja C, ambulans, wycofuje się gdzieś w
głąb Francji, poszukując innego dogodnego miejsca do przedarcia się przez aliancką barierę. Szanowni Państwo, podziękujmy brawami uczestnikom tego pokazu. Warto zaznaczyć, że sekcja sanitarna na transporterze opancerzonym Hanomag była pokazywana w Europie najprawdopodobniej dzisiaj po raz pierwszy. W Polsce na pewno nikt do tej pory tego nie robił. Podziękujmy grupom rekonstrukcyjnym, które przygotowały ten